dostałem przesyłkę i jeszcze nie otwierałem. Jesteście ciekawi, co tutaj jest w środku, to zapraszam Was, razem będziemy to otwierać. O, w jednej strony. Już mamy to otwierane. Teraz z drugiej strony. Teraz po środku. No i mamy już otwarte pudełko. Zobaczcie, tu jest firma. Fakturka dla mnie. No i tu już pewnie teraz już widzicie, domyślacie się, co to jest. O. A no to jest tak chłodnie zapakowane. To tak zwane takie męskie zakupy. Zobaczcie, jak ładnie wszystko popakowane. Folii zaoliwione. Szczęki tu są zewnętrzne. A tu są śruby chyba do zamocowania do zabieraka, no i klucz do uchwytu. A teraz zajrzymy do środka dalej. No i tutaj dalej mamy wszystko trochę tak zasmarowane z olejem. I zdejmiemy to, bo to już będziemy na tym wkrótce pracować. Zasmarowane czyściutko. Jakaś torba, nie? Tam torba z tyłu jest, podaj. Z tyłu. O tak, 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 dajcie torbę. Dobra, roztwórz ją. O, zmienimy, wyrzucimy śmieci. Dobrze, już, już. I teraz, o, zobaczcie sobie, jak ładnie ten uchwycik sobie wygląda. Nowiutki uchwycik do mojej tokarki. Fi 125, waży około 5 kg. Teraz zobaczymy sobie, jak to wszystko chodzi. Kiedyś kupiłem taki Fi 160 też w internecie i z tamtego, tylko że czteroszczękowy, i jestem bardzo zadowolony. O, też ciasno, ciasno to dobrze spasowane. Nie ma żadnych luzów. Ale powiem Wam coś takiego jako ciekawostkę. Zaraz zajrzymy sobie tutaj do środka. Poproszę śrubokręt płaski. Zajrzymy sobie do środka, bo w tamtym uchwycie, w moim Fi 160 czteroszczękowym, miałem nakładane dużo dowodu. I sprawdzimy sobie, co tutaj jest. Zaglądam razem z Wami. Jak będzie dowód, to jest wróg uchwytu. To jest taki klej, że kleić się będzie do tego wszystko. Cztery małe śrubeczki. Znaczy trzy małe śrubki M3. Odkręcimy zaraz. I zajrzymy sobie do środka. No widzicie, jest jednak smar, tak jak przypuszczałem. Po co tutaj smar przy takich małych obrotach? Tu trzeba od czasu po prostu do czasu wlać oliwki. Ja to zaraz później trochę obczyszczę, bo tu będą się bardzo kleiły wióry. I w tamtym uchwycie właśnie mi się nawklejało pełno wiórów i podszczękę podeszły i później się zrobiło coś takiego, że uchwyt mi bił prawie 0,5 mm. Także zobaczyliście mój nowy zakup. To jest do tokarki TUT 125, a później Wam pokażę, będę robił zabierak i też opowiem Wam cały proces technologiczny, jak ten zabierak będzie do tego uchwytu, żeby połączyć się z wrzecionem
tokarki powstawał. Dziękuję.